Na boxpvpmeister.pl wleciała najważniejsza aktualizacja. Ja postanowiłem, że wejdę, zobaczę, co tutaj się pozmieniało, wytłumaczę wam, no i oczywiście zrobię opening. Co mi wypadło, oglądajcie do końca. W tym filmie losuję dla was Lucky Blocka, więc fajny przedmiot, albo otworzysz, albo sprzedasz. Wystarczy, że zostawisz lajka, suba i napiszesz w komentarzu swój nick z gry. No i tak naprawdę to tyle. Ja potrzebuję tutaj małej motywacji do robienia daily, więc 200 łapek do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. Ja nie przedłużam, miłego oglądania. Witam widzowie bardzo serdecznie. Meister.pl. Wleciała ogromna aktualizacja. Przede wszystkim duża, ależ to duża zmiana co do daily. Będziemy zmieniać godzinę. Będę chciał nagrać jak najwięcej odcinków. Mam nadzieję, że mi się to uda. Więc na start tutaj o godzinie 20:00 będą odcinki się zaczynały codziennie. Więc codziennie o 20:00 na tym kanale możecie patrzeć, czy pojawił się film z Meisterka. Drugą bardzo ważną rzeczą jest to, że oczywiście losuję Lucky Blocka w tym filmie. Więc widzowie, no zostawcie sobie lajka, suba, w komentarzu napisz swój nick. No i mam nadzieję, że tak, 200 te łapek wbijemy, no bo potrzebuję motywacji, po prostu potrzebuję motywacji. Ale wracając, wleciała aktualizacja Meistera właśnie i to, co jest bardzo ważne na tej aktualizacji, to jest to, że w końcu rzecz, która mnie najbardziej nerwowała, została zmieniona. Mianowicie mamy NPC-ta bankiera, który oczywiście zmienia nam walutę. Wcześniej były już te biliony, to wszystko, no i ciężko to się wystawiało. No i teraz po prostu różnica jest taka, że teraz się zamienia to u tego bankiera stare pieniądze na nowe pieniądze i po prostu, nie? Że 68 miliardów to jest 1 dolar i tyle, to jest cała różnica, więc teraz po prostu będą przyjemniejsze kwoty i z tego co widzicie, mam na przykład 748 dolarów serwerowych i jest fajnie, po prostu jest spoko i tyle mi wystarczy, więc widzowie, bez tutaj głupiego gadania i przedłużania przede wszystkim wjeżdżamy sobie w opening, na sam początek, no bo wiadomo, opening, edycja, w sensie aktualizacja, no to nowe sety, no i widzę, że są 48, więc moje 43 już nie robią wielkiego wow. Jedyne na czym mi zależy, to jest to, żebym chciał po prostu łopatę wydropić i bym chciał skorzystać z tego, że jest ta strefa dla twórców i zostawić sobie całą noc i zrobić takie podsumowanie, ile zarobię po prostu na tym, że będę kopał calutką noc na jednym skrypcie, no i potem mam takiego skrypta, mogę jakoś udostępnić czy coś, więc wydaje mi się, że może być giga ciekawe, ale bez przedłużania po prostu, widzowie, 10 lucky bloków na moim koncie, sytuacja nic się nie zmienia, dalej mamy 3 customowe itemy, ja w ogóle no mam taki syf tutaj, że głowa mała, naprawdę no, muszę to ogarnąć, więc no, zaczynamy z pierwszym lucky blokiem, zobaczmy, mówię, ja tylko łopata, nic więcej. Nic mnie nie interesuje, chyba że to będzie mieczyk. Nie, oczywiście, że nie mieczyk. Klucze do Starboxa, więc no tutaj widzowie, serio, bez przedłużania, lecę po prostu na maksa. Będę wam pokazywał wszystko jak leci. Mamy miecz świetlny, spoko. Jakaś waluta, nie wiem ile to może być warte. Znowu chyba miecz świetlny. Więc dwa i na sklep, ile to może kosztować taki miecz? 4000, ja pierdzielę, widzowie, 16 tysięcy na moim koncie w tym, po prostu w ten sposób się pojawiło, ej, to jest giga dużo na to, że została waluta zmieniona. Teraz widzowie, kwestia jest taka, że za 20 tysięcy mamy nos Olafa, który bardzo bym chciał, więc teoretycznie nie brakuje mi wcale tak dużo do tego, żebyśmy kupili ten miecz Olafa, a bardzo mi na tym przedmiocie po prostu zależy na chwilę obecną, więc lecimy dalej z lucky blokami. Mamy na piersik 48, dobra, niech będzie, nie jest źle. Kolejny, proszę, 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 no tutaj niech chociaż ta łopata się pojawi. Oj, nie, 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 smocze odłamki, chociaż one nam się przydadzą, zaraz wam pokażę widzowie dlaczego, no bo właśnie, no też fajna rzecz się po prostu pojawiła na serwerze. Mamy miecze świetne, dobra widzowie, od razu ja sobie to sprzedaję, od razu po prostu bez zastanowienia. Patrząc na to jak wygląda topka pieniędzy, no to my mamy topkę pieniędzy w ogóle przez to co nam tutaj wypada, więc ja biorę sobie od największych, bo ja będę i tak wyjeżdżał, więc pewnie to podskoczy cenowo. Bierzemy sobie od razu nos Olafa, widzowie, i się bardzo cieszę z tego powodu, no bo nawet teraz knokować na strefie bez elek, cokolwiek, no odrzuć czwórka, zawsze było OP na boksie, zawsze denerwowało, więc tym razem no po prostu bierzemy sobie i to jest nasz kolejny item do naszej kolekcji customowych przedmiotów, które sobie odkładamy tutaj. No i mamy już 4 takie przedmioty. No to lecę sobie dalej i będę kupował dalej te przedmioty. O ile nam coś wypadnie ciekawego, będzie elytra. No, jedna, no musiała wypaść w ogóle, zobaczcie to jaka taktyka, nie? Gościu chciał mi zaśmiecić ekwipunek tym, żeby item, który mi wypada na ziemię najprawdopodobniej, w sensie item, który mi wypadł z Lucky Blocka, wypadł na ziemię. Ja sobie odpalę incognito i zmienię channel, żeby czegoś takiego nie było. Pyk, odlecimy sobie gdzieś w jakieś bezpieczne miejsce. To się wydaje całkiem spoko. Lecimy z kolejnym Lucky Blockiem. Odłamki, dobra, odłamki są spoko, bo zaraz wam, no po prostu mówię, no pokażę wam o co tutaj chodzi. I będzie tym razem miecz! Mamy miecz, widzowie, 48, miecz doku. I jak tutaj on cenowo wygląda? Proszę mi tutaj powiedzieć, czy ten miecz może być drogim mieczem. Czekajcie, miecze od największej, miecz 48 na serwerze kosztuje 29 tysięcy dolarów serwerowych. Ja pierdzielę! Ej, naprawdę, ja się poklepę chwilę i będę musiał go sprzedać, no mówię, nie mam je przez weekend, a cena na pewno spadnie, więc lecimy z kolejnym lucky blokiem tutaj. No niestety, łopaty tak jak nie było, tak nie ma, ale mamy kill off. No kill off mi się nie przyda, kill off mi się nie przyda, mamy klucze do Star.
Starboxa, które w sumie też możemy sobie szybko otworzyć, ale to robimy naprawdę na mocnym speedrunie, bo ja tego nie potrzebuję teraz aż tak bardzo. Lecimy bez animacji, pyk, pyk, pyk i pyk. I widzowie, teraz to, co jest po prostu najlepsze, tutaj pojawił się coinflip. Mamy coinflipa, on działa chyba na cecha 6, 7, 8 czy coś takiego. No i klikając prawym mamy możliwość zagrania sobie z kimś o smocze odłamki. No ja nie chcę mówić, na pewno czuję, że na jakimś z live'ów, które będą w najbliższym czasie, więc subskrybujcie kanał obowiązkowo. My będziemy siedzieć i grać tutaj z ludźmi. Możemy zagrać od razu o grubo, jakieś 30 was smocze odłamki. Proszę, proszę, ja już grałem, ani razu nie wygrałem. I co tutaj będzie, widzowie? Udało się, chyba udało się. I jesteśmy plus 32 smocze odłamki chyba. Tak? Halo, gdzie one są? Ej, miałem staka i teraz wam powiem, że mam za gwostkę w sumie. Jakoś je wygrałem? Aha, wygrałem i muszę wpisać komendę ukośnik odbierz i dostaniemy... Tak, dostaliśmy. Chyba staka. Nic całego. Nie wiem, to jest chyba jakiś podatek w ogóle od wygranej. Tak mi się wydaje. No ale widzicie, mamy smocze odłamki, udało nam się wygrać. Możemy sobie zagrać znowu. Na przykład z Krzysimirem. Nie, dobra, myślałem, że tutaj uda mi się z Krzysimirem zagrać. Byłoby na pewno dość przyjemnie. Mam nadzieję, że ten gagatek tutaj wystawi, kurczę, jakoś dobrej cenie. Mamy Krzysimira. Nie wiem, o ile kliknąłem. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać. No i niestety, kurde, wygrał ze mną. Wygrał ze mną o 32 smocze odłamki, nie? Ja pierdzielę. No ale no właśnie, no będzie widzowy zabawa. Ja sobie odkładam to na razie, bo szkoda marnować to teraz. Na po prostu, szkoda marnować pieniędzy na takie granie. Zobaczymy sobie to potem. Klata 48, na pewno będziemy musieli to zamienić. Nasz miecz 48 też będę chciał sobie zamienić. Tylko no, ja się boję z tym biegać na razie, bo nie mam zbyt dobrego seta. Ale Krzysiu napisał, że mam tu nie grać, bo on przegrał 5 shulkerów odłamków. No, powiem wam widzowie, że tutaj nie fajnie tu jest zrobione. Jeszcze mnie od dziadka zwyzywa, kido zwalony, ja pierdzielę, nienawidzę go. Więc w sumie aktualnie naprawdę sytuacja wygląda całkiem spoko. No szkoda, że mówię, no tej łopaty mi nie wydropiło, bo na niej mi najbardziej zależało. Zobaczymy sobie w ogóle, ile taka łopata może kosztować na serwerze, jeśli wezmę od największej ceny. No i 18 tysięcy, 15 tysięcy taka łopata, no 14, no cena spora na pewno. Chyba żebym sprzedał sobie odłamki, na przykład za staka, stak odłamków ile? 6 tysięcy, nie no, zabrakło by mi, zdecydowanie by mi zabrakło. Kurczę, nie wiem jak to zrobić mądrze, bo no po prostu bardzo mi na tym zależy. Odłożę sobie wszystkie itemy, żeby mi się tutaj ładnie to zrobiło, bo syf jest niesamowity tutaj. Cały sobie ekwipunek ustawiłem już tak, że możemy się bić, tylko tak z ciekawości, tylko no, kilo 48, mamy 5 tysięcy dolarów, czy ja tutaj coś w ogóle jestem w stanie zarabiać kopiąc nedery, czy te kwoty są tak duże, że no w ogóle pieniędzy nawet nie dostaniemy, mamy no... Full ekwipunek, powiem tak, chyba się nie opłaca, chyba się nie opłaca jakoś za bardzo tym kilofem ciupać, naprawdę kopanie cementu jest giga opłacalne, szkoda, na pewno wielka szkoda, no bo raczej za duże pieniądze takiego kilofu sobie nie sprzedamy, no nie ma co się oszukiwać, kilof 48, no na pewno dużo nie może być wart, chociaż z drugiej strony widzę, że nie ma żadnego. Mamy jakiś, nie wiem, 48, halo. Za 1500 dolarów. No, mówię, to musi być tanie. Więc ja sobie to zostawię i wjeżdżamy od razu na strefę PvP. Zobaczymy, czy tam jakiegoś przeciwnika trafimy. Chociaż z drugiej strony, czekajcie, klatę mam tą, czekajcie, jeszcze szybko może jakaś część seta po prostu. Nawet taka zwykła, w sensie 48, nie wiem, spodnie czy coś. Od największej ceny, spodnie chcemy. Projekt 48, zagacie, jakaś dobra cenka. 4 koła, dobra, trudno. Biorę, przepłacimy, czy coś, może nie, ja seta 48 no potrzebuję na chwilę obecną, więc no niech sobie tak to wygląda. No i kolejnej części raczej nas stać nie będzie, a kupiłem to tylko dlatego, żeby po prostu no wytrzymać jak najwięcej damage'u od ludzi na strefy, no bo szkoda jest kurde zdropować tak zarąbisty mieczy. Chociaż z drugiej strony patrząc na moje umiejętności, no mam perk szczęścia na 100%, no to dużą szansę mam na zachowanie miecza po śmierci, więc no w razie W raczej bym udało mi się to odzyskać. Dobra, ciekawe jak to pójdzie, naprawdę, dawno nie grałem, dawno się nie klepałem, bardzo może to być różnie, więc proszę o niewyzywanie. Zawsze byłem słaby, no ale teraz no mówię serio, może być giga nieciekawie. Tym bardziej, że mówię, no nie wiem jak tutaj to wygląda po aktualizacji, jak ludzie się tutaj biją. Wiesz, tam sobie w losowego zioma, no i powiem tak, hity są takie chyba, no nie najgorsze, przyjemnie to wygląda. W sensie nie najgorsze pod takim względem, że mi się raczej nic ciekawego takiego strasznego nie dzieje, tylko że mogę sobie tutaj na spokojnie wyrobić. No zobaczcie to, no jem sobie koksy, mimo że setem u mnie nie jest zbyt kolorowo. W sensie no wiecie, mówię o tych, że nie mam tych dwóch części seta, jednak to połowa seta, no to jest ta zasadnicza różnica. Pytanie jest takie, czy ludzie się tutaj gdzieś biją w innych miejscach niż na tych, kurcze, przy tych strefie bez elit, bo jednak bym chciał się gdzieś pobić. Nie wiem, czy tutaj jakieś trapy można zrobić.
mieć. Zastanawiam się na tym, czy na majestarze w sumie jest jakaś taka ala kusza przyciągania. Czy gdzieś jakimś, na jakimś evencie się pojawił ten przedmiot. To jest dla mnie bardzo ważne. Jeśli o tym wiecie i dotrwaliście do tego momentu, możecie mi napisać, bo mam wiele pomysłów, które właśnie, które można byłoby wykorzystać, na których można byłoby wykorzystać taką ową kuszę. Tylko no pytanie, czy ona się tutaj gdzieś pojawiła na serwerze. No i nie wiem, biję ziomka, mam 100% kurde siły, mam miecz 48, no i on sobie po prostu no na luzie wyrabia tutaj na tych koksach. No to nie jest to, co, na, co oczekuję tak w sumie. Tutaj jakiś ziomal, pewnie giga słaby set. No minusem jest to, że jestem aktualnie na defaultowym texture packu. Zapomniałem załączyć, no i zbijałem mu jednego tota, drugiego, on w ogóle elytrę sobie założył, no i odleciał mi niestety. Więc no, damage'owo nie mogę narzekać, naprawdę nie mogę narzekać, jest to przyjemnie. No nie mam pojęcia, jakiego miał seta, wydaje mi się, że musiał mieć jakiegoś słabego, musiał mieć tragicznego seta. No bo, no te hity nawet były takie nadto za duże na to, co po prostu wcześniej innym ludziom dawałem. Tutaj, no co, pusto, pusto. Pewnie na jakimś CH1 można byłoby jakoś w tych miejscach szukać jakichś trafów czy coś. Ja nawet nie mam siekiery, więc nie chcę ryzykować jakimś zabudowaniem. No mieczyk 48, no naprawdę przyjemnie chodzi, przyjemnie chodzi. No muszę sobie tą łopatę ogarnąć i będziemy tutaj próbować. Chociaż zobaczcie to, bije ziomka, pada mu totem, no zbiję mu totem, no i co z tego? No parę dosłownie hitów, przyjemnie to wygląda. Ale na pewno nie przyjemnie to wygląda, że wszyscy są na tym incognito. Ja nie wiem, z kim ja mam do czynienia. Nie wiem, kto tutaj jest, wiecie, jakie to są niki. Wszyscy na incognito, tym bardziej, że może tego nie widzieliście, ale dołączyłem do innego klanu. Jestem w klanie Sosny aktualnie. Tylko widzę, że tutaj no frekwencja nie zachęca. Dwie osoby online na 28, troszeczkę słabo. Może jednak będzie trzeba wrócić do mojego klanu głównego, w sensie mojego, gdzie te perki zostały już wbite i wszystko. No tu jest jakiś klan, bo oni się knokują porąbanie. A no to będziemy chyba po prostu widzowie testować w kolejnych odcinkach. No cokolwiek, nie? Subskrybujcie kanał obowiązkowo. Widzimy się jutro o 20:00. To jest bardzo ważne. Spróbujemy. Godzina nowa daily. Mam nadzieję, że będziecie. No i zostawcie tego lajka, bo naprawdę no potrzebuję motywacji widzowie do dalszego nagrywania. Tym bardziej, że są teraz wakacje. No i można.